Jesteśmy nad Sucharem II. Jest to jedno ze śródleśnych jeziorek, które znajdują się w Wigierskim Parku Narodowym. Zbiorników wodnych na terenie parku mamy około 40, z czego połowa to właśnie suchary. Suchary to są miejsca, gdzie dzisiaj poszukamy naszego bohatera kolejnego odcinka. Wigierski Park Narodowy to kraina nie tylko dla wawrów. To również miejsce, gdzie żyją płazy. A płazy to są organizmy, które należą do kręgowców. Tutaj mamy jednego z przedstawicieli płazów, czyli ropuchę szarą. Jest to model. Mamy 12 gatunków płazów. Z tego mamy gatunki płazów bezogoniastych i płazy ogoniaste. Spośród tych bezogonowych możemy wyróżnić na przykład ropuchę szarą. Jest to samica ropuchy szarej. Ropucha szara ma taką bardzo charakterystyczną, chropowatą skórę, na której znajduje się bardzo dużo gruczołów, które w sobie zawierają jad. Ale też ma tak zwane parotydy, jeśli chodzi tutaj o głowę. Można tu je zobaczyć po obu stronach głowy. I to jest cecha charakterystyczna właśnie dla ropuch. Wszystkie ropuchy będą miały takie właśnie skrubienia. To jest przykład, że wszystkie fazy rozwojowe możemy obserwować w jednym czasie. Tutaj mamy któregoś z gatunków żab. Mamy kijankę żaby, prawdopodobnie żaby zielonej albo żaby brunatnej. Natomiast tu mamy młodego osobnika. Młody osobnik z poprzedniego roku. W poszukiwaniu płazów dotarliśmy nad małe śródpolne tym razem jeziorko. Thank you.
odwraca się na plecy i pokazuje ubarwienie swojego brzuszka. Samica troszkę grzebinastej, bo jest bardzo duża. Z charakterystycznym namiastem. Brzuszkiem. Wigierski Park Narodowy podejmuje wiele działań wspomagających ochronę tych zwierząt. Między innymi powstała specjalna ścieżka edukacyjna, ścieżka płazy, przybliżająca biologię i ekologię różnych gatunków płazów. I można tu zobaczyć i przeczytać bardzo wiele ciekawostek o tych zwierzętach. Mieliśmy okazję sprawdzić, że Wigierski Park Narodowy jest krainą nie tylko dla bobrów, ale również dla płazów. A jakie inne zwierzęta kryje ta kraina, dowiecie się w kolejnych odcinkach.